Swoje święto miał dziś 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Była msza święta, uroczysty apel, pokaz musztry paradnej i sprawności żołnierskiej, prezentacja sprzętu i uzbrojenia wojskowego, gry i zabawy dla dzieci oraz degustacja wojskowej grochówki. Rok 2016 dla wszystkich żołnierzy i pracowników Dywizjonu miał być rokiem znamiennym, ponieważ była to data oznaczająca kres funkcjonowania Dywizjonu. To ta uroczystość miała być najbardziej przykrą uroczystością dla każdego żołnierza. Pożegnanie sztandaru. Ale ten plan, a właściwie czarny scenariusz, nie został wdrożony w życie. I dzisiaj jesteśmy zupełnie w innej rzeczywistości. Jestem przekonany, że naszą codzienną służbą oraz szkolenie na poligonach i placach ćwiczeń dajemy dowody decydentom o słuszności decyzji o pozostawieniu naszej jednostki w strukturach sił zbrojnych z dyslokacją w garnizonie Suwałki. Patrząc na was dzisiaj zgromadzonych, naprawdę jestem naprawdę dumna. Cieszę się, że w ogóle Polska idzie w tą stronę, że wojsko jest polskie, jest coraz ważniejsze. Rzeczywiście było widmo już tamtej kadencji Sejmu. Jako członek Komisji Obrony Narodowej w tamtej kadencji współpracowałam ze wszystkimi opcjami politycznymi tej komisji, żeby przekonywać wszystkich do tego, iż Suwałki potrzebują wojska i jest to strategiczne miejsce dla naszego kraju. I trzeba było aż takiego bardzo wyraźnego, ale przecież on wcześniej także istniał, ożywienia, odnowienia imperializmu rosyjskiego, żeby zrozumiano, że ta droga prowadzi donikąd. Dzisiaj dla wszystkich jest jasne, że tutaj musi być wojsko. Musi być silne wojsko i dla wszystkich jest jasne, że w ogóle polska armia musi być silniejsza.